Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymon, a Wy oglądacie Kuchenne Rewolucje. Idź już stąd, no. Nie, no, ale nie będziesz tak gadał. Jeszcze jedno, pan Mariusz widzi problem tylko i wyłącznie. Właśnie w górze. Nie ma gości, kuchnia jest pieprzona. A co byście zrobiły z szefem, gdybyście były mną? Nie wiem, czy da się zmienić jego charakter, bo wszyscy już mu tłumaczyli, wszyscy prosili. Czasami to, wiesz co, mam wrażenie, jakby się 10 razy dziennie robił pranie mózgu. Od czego ona tak schudła? Bo widziałem, że jak dam satysfakcję firmy, to firma mi odda tym samym. Słyszałam, że pan lata po kucharkach. Moi drodzy, nie zatrzymujemy się i z Pruszcza Gdańskiego lecimy prosto do Kielc. Jest to 6 odcinek 13 sezonu i restauracja nazywa się L'Amore. Co po włosku znaczy dla miłości? Albo miłość? Jakoś tak. Słuchajcie, stało się, po prostu moje marzenia się spełniły i będę miał koronację. Za dzieciaka zawsze chciałem mieć koronę, ale sądziłem, że korony są na głowie, a nie na zębach. No, koronacja to koronacja, nie? Pamiętajcie, żeby chociaż raz w roku chodzić do dentysty, bo skończycie jak ja, z dużą ilością zębów do leczenia i z koronką. No, także tak. Na samym wstępie chciałbym bardzo mocno podziękować wszystkim osobom, które mnie subskrybują i wspierają. Jest nas już tutaj prawie 20 tysięcy, to jest tłum, ogromny tłum. I tu od razu przypominam, że na 20 tysięcy zrobimy sobie mały konkurs na kanale, więc jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz, to szybko kliknij ten czerwony guziczek, zostaw łapkę w górę dla zaufania i co? I nie ma co się zatrzymywać, lecimy z odcinkiem. Ja chciałem otworzyć pizzerię, taką niedużą pizzerię w takim lepszym wydaniu, tak? Ale lokal, który wziąłem, trochę zmusił mnie do tego, żeby było oprócz pizzerii jeszcze jakieś różnego rodzaju dania. No i tak się przerodziło to wszystko w taką restaurację. L'Amore, czyli dla miłości. Włoska kuchnia dlatego, że to miały być proste dania, proste wykonanie. A od pizzy do włoskich dań tylko jeden krok? No w sumie, jeżeli to jest dobrze prowadzone, to dlaczego nie? Nie trzeba się zamykać tylko na pizzę. I myślę, że pani Magda może to docenić. Z kuchni włoskiej jestem samoukiem, ale tak, lubię tą kuchnię. Wkładamy w to serce. Jestem kucharzem, nie jestem kucharzem z zawodu, jestem kucharzem z pasji, jestem kucharzem amatorem. Wszystkiego, czego się nauczyłam, to się nauczyłam od siebie. Ogólnie czuję się dobrze w kuchni włoskiej, a myślę, że najbardziej lubię robić makarony i risotta. Ej, matka, spróbuj ty, bo ty jesteś spec w tym. Mam ksywę matka ze względu pewnie na wiek i na to, że traktuję dziewczyny na kuchni i na sali jak swoje dzieci praktycznie. O kurczę, ale fajna zgrana ekipa na tej kuchni. No przynajmniej tak to wygląda, ale podejrzewam, że dziewczyny są naprawdę sympatyczne. No i widać, że się dogadują, a to już duży plus. On czasami zmienia zdanie. Decyzję podejmie inną, potem ją zmieni. Zależnie od sytuacji, jak mu pasuje. Czasami nam właśnie znika. Zdanie Agnieszki podziela kolejna z sióstr, Ilona. Tak, on może co innego chciała, co innego wychodzi. Te jego zamiary w ogóle czasami dają inny skutek, nie? O dobra, to ja widzę, że mamy tutaj do czynienia po raz kolejny z rodzinnym biznesem. No, z nimi w Kuchennych Rewolucjach zwykle było ciężko, ale nie chcę od razu tutaj złorzeczyć i wróżyć, że będzie tragicznie, bo być może pozytywnie się zaskoczymy. Połowy dań z karty czasami jest tak, że ich nie ma. My się potem wszyscy siedzimy przed gośćmi. Oni wychodzą na górę, wstydzą się, bo nie ma dużo produktów. My na dole nie gotujemy, bo też nie mamy z czego. Czyli ludzie się od nas w ten sposób odsuwają. Pewnie za dużo biorę na głowę i stąd robią się takie problemy albo pretensje, tak? No powiem wam szczerze, że to może być dość konkretny powód, dla którego ludzie tu nie przychodzą. Jeżeli ktoś przychodzi na konkretne danie i dowiaduje się, że no, dzisiaj też nie mamy produktów, to może nie być zbyt dobra reklama. Co innego jest, jeżeli to się, wiecie, zdarzy raz na jakiś czas, albo że, no nie wiem, naprawdę wyjątkowo dzisiaj czegoś nie mamy. No to jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć, ale tutaj nie mają za dużego ruchu, a jeżeli sytuacja powtarza się dość często, to dość słabo dla tej restauracji. Jestem w Kielcach. Jeszcze jedna restauracja włoska. Czy czymś mnie zaskoczy? Dobry. Dzień dobry. Oto i ona, Magda Gessler. Mimo że na wyciągnięcie ręki, to oglądana na szklanym ekranie. Bez jaj. Znaczy, okej, ja rozumiem monitoring. Monitoring w restauracji jest naprawdę bardzo ważny. Ale tak na widoku przy barze? Że co, że ktoś se podejdzie i może spojrzeć na kamery i o, tutaj jem i mnie tak widzicie, tak? To tak średnio wygląda, tak średnio.
Risotto z grzybami. Potagliacce, tak jest. I margaritę. Pizzą zajmuje się Łukasz, nazywany tu maestro. A ciekawe, co nieliczni goście sądzą o tutejszej kuchni. Widzę, że zjedzone co do joty, dobre? Tak, bardzo dobre. Zupę dyniową jedną. Krem. Bardzo dobre. Jesteście zachwyceni? Tak. Pierwszy raz? Nie. My tutaj przechodzicie często. I są ludzie tutaj? Nie bardzo. A zaraz, co? To jest pierwszy dzień i tam są ludzie i oni jedzą i mówią, że jest bardzo dobra. Okej, czyli z kuchnią raczej nie będzie problemu. Oto pląs dekoracyjny. Od sasa do lasa mamy wszystko. Murano, pejzaże, Toskanie. Jakaś fatalna historia marmurowa tutaj. Strasznie dziwny ten lokal jakiś taki. Czemu wy wszyscy jesteście tu, a nie na sali? Przyszliśmy, tak był bar ustawiony. Niestety właścicielka prawdopodobnie nie zmieniła, nie chciała zmienić. Wystrój jest dość słaby. Ja nie wiem, takie muzeum trochę, trochę taka poczekalnia, a tu szok, restauracja. No ale ja tylko czekam, aż pani Magda ten monitoring zobaczy. A co to jest? No ze względu na to, że właśnie bar jest tutaj, musimy mieć podgląd na salę. Zawsze tak patrzą w ekran, bo czy trzeba wyjść klienta pożegnać, czy trzeba powitać, czy kartę odkładać, czy podejść po zamówienie. Jak schron do kierowania restauracją. Mhm. Bardzo delikatny komentarz. Przyznam szczerze, że no, ja jestem świadomy, że w restauracjach jest monitoring i wiadomo, w każdym takim lokalu powinien być monitoring w razie jakichś takich dziwnych sytuacji, ale jakbym coś takiego zobaczył przy barze i bym się odwrócił i zobaczył, że widać mój stolik, przy którym sobie jem i każdy może sobie tu podejść i oglądać, jak jem, to czułbym się dość niekomfortowo. Sama polędwica jest smaczna, ale co to robi to? Nie rozumiem tej ilości oliwy, naprawdę. Prowadził to pan Mariusz. Pan Mariusz przyszedł, wydrukował nam i przywiesił i wprowadził, nawet nas nie informując o tym. Przyniósł nam, powiedział, od dzisiaj w karcie jest tagliata. No i pan Mariusz zrąbał danie, bo podejrzewam, że byłoby na piątkę z plusem, a w tym wypadku z tym sosem to pewnie będzie takie trzy na szynach. A to dziwne, żeby robić jakiekolwiek zmiany tak bez konsultacji z kucharzami. No chyba, że pan Mariusz ma jakieś takie konkretne wykształcenie w tym kierunku, no to okej. No ale wciąż trochę tak średnio. Przepis na nią to żaden sekret, ale dobrze ją zrobić to mimo wszystko sztuka. Pizza naprawdę jest wyjątkowo dobra. Po prostu to jest niesamowite. Myślę, że jest ktoś, kto ma pojęcie o smaku, wie, co jest smaczne i tak dalej. Pizza, szopba. Naprawdę jedna z lepszych, jak jadłem. Stoi, nie opada, no to wiadomo, będzie dobre. Ale wiecie co? Usłyszeć pochwałę od pani Magdy a propos pizzy, to jest ogromny plus i zaszczyt. To w sumie jest chyba pierwsza taka restauracja, gdzie na wstępie, jak pani Magda próbuje tego dania, to od razu mówi, że jest super i jedna z lepszych, którą jadła. Także szapoba dla kucharzy i kucharek, bo póki co, no to egzamin jest zdawany celująco. Risotto? Risotto. Co to jest risotto? Nie wiem. To znaczy jest to ryż posmażony na bulionie. Dokładnie. Pan jadł risotto? Jadł pan? Nie. Jadłem. Kiedy? W poprzedniej swojej pracy. A jak risotto powinno wyglądać? I to mnie pani ma. No i warto było kłamać tak, od razu trzeba było powiedzieć, że nie wiem, jak powinno wyglądać, no. No takie dobre dania były, a teraz tak to kiepsko wychodzi. Dobra, dokładnie. Daj panu spokój. Ile dni pan tu pracuje? 3, 2? 5, 6. 5 dni. Mhm. Dobra, dziękuję. Matko jedyna, kilka dni pracuje, a ci go już wystawili do pani Magdy. No trzeba było wystawić jakiegoś bardziej doświadczonego pracownika. No ja mu się totalnie nie dziwię, że jeszcze nie wie, jak dania wyglądają, no bo pewnie jeszcze nie zdążył ich dobrze poznać. W tym wszystkim najśmieszniejsze jest to, że to risotto jest bardzo dobre. Natomiast wydaje mi się, że gdyby podawali każdemu takie risotto, to powinni iść z torbami. Żaden Włoch by nie wydał tyle grzybów na tak małą ilość ryżu. To jest szaleństwo. Ale to chyba dobrze, jeżeli tam jest dużo składników, tak? Bo trochę się skołowałem. No to słuchajcie, mamy wszystkie dania zjedzone. Wszystkie są ok, oprócz tego jednego sosu. No ale to co tu jest problemem? Restauracja nazywa się Miłość, L'Amore. Miłość do Włoch, miłość. Tej miłości tu brak. Dania nazywają się po włosku, smakują po włosku, ale Włoch brak. Dlaczego? Restauracja L'Amore jest restauracją pełną bałaganu, nic do niczego nie pasuje. Wypasiona kuchnia, zupełnie niedoświadczeni kelnerzy, nie wiem, gdzie jest bar, nie widziałam właścicieli.
Co się tu dzieje? No i ten wystrój też taki mało włoski. Oprócz tego szyldu z flagą Włoch. To chyba taki jedyny akcent. Pan jest właścicielem? Tak, witam serdecznie, Strzelarskie Mariusz. Nie mógł się pan doczekać tego momentu, co? Tak, nie mogłem się doczekać. No i co? Był potrzebny taki moment, tak? Żebyśmy się spotkali, tak. Był pan kiedyś we Włoszech? Byłem kilka razy. Stąd moje zamiłowanie do tej kuchni. Kurczę, ale ten właściciel to taki spokoziomek się wydaje. No, powiem wam szczerze, że oprócz tego wystroju, który można by zmienić, no i tego, że brakuje produktów i na tym warto byłoby popracować, pewnie po prostu trzeba, nie wiem, skrócić kartę czy coś w tym stylu, no to ja nie widzę tutaj większych problemów. Ten pan pracuje 5 dni. Dlaczego mi podaje? No z tego względu, że kelnerzy, którzy już pracują dłuższy okres czasu, chyba wstydzą się bardzo, tak. Stresowaliśmy się po prostu. Dlaczego ty mi nie podajesz? Od pierwszego dnia. Czy uważasz, że byłoby piątka z plusem? Tak. A tak to wystawiłeś kolegę na strzał. W kuchni włoskiej nigdy właściciel by tak nie odpuścił. Dałby najbardziej zaufanego kelnera. Wydaje mi się, że raczej żaden właściciel by nie odpuścił w takiej sytuacji. Niezależnie, czy to jest kuchnia włoska, francuska czy hiszpańska. No, raczej każdemu by zależało, żeby jak najlepiej wyjść. No a jeśli kuchnia faktycznie się broni, no to nie warto tego wszystkiego psuć kiepską obsługą. A co jest nie w porządku? Chyba najbardziej nie w porządku jest to, że nie zawsze są wszystkie składniki. No czasem się zdarza, że nie ma wina, herbat, świeżych owoców do soków wyciskanych. A karta jest bardzo duża, bardzo bogata, bardzo obszerna, bez sensu zupełnie. Szkoda, bo jedzenie jest bardzo dobre. My o tym też wiemy. Też wiemy, tylko że nie zawsze. Bo słyszymy to od gości, rzadko jak są jakieś skargi. Widać po tych kelnerkach, że nie chcą za bardzo źle mówić na temat swojego szefa. No i ja im się totalnie nie dziwię, to jest mimo wszystko ich praca i chyba ją lubią. Widać, że ta ekipa jest taka w miarę zgrana. No wydaje mi się, że tak naprawdę największy problem tu będzie w właścicielu i w jego sposobu zarządzania, a nie w tych dziewczynach i kuchni. Nie wiem, czy da się zmienić jego charakter, bo wszyscy już mu tłumaczyli, wszyscy prosili. Szef jest tego zdania, że... Kto gotuje? Kucharki wszystkie. Kobiety? Tak, kobiety, tak. Fantastycznie gotują. Kobiety. Pełna jestem podziwu. Naprawdę jest przepyszne jedzenie. On wie o tym, że ma dobre jedzenie? Nie. No raczej nie dokoniecznie chyba. O, no tak. Czyli mamy typ właściciela, który nie szuka błędów w sobie, tylko obwinia innych. Czyli prawdopodobnie za całą sytuację i porażkę tej restauracji będzie obwiniał swoich pracowników. No, trochę słabo to wygląda. No ale może posłuchajmy tej drugiej strony. Wziąłem lokal nie tak jak potrzeba, trochę za duży i trochę sytuacja nas zmusiła, że ten lokal No jest to był... sytuacja. No albo pan ma kantorek, otwiera pan pół restauracji, zarabia pan pizzą, ma pan wszystko z głowy. Po co pan wpieprza inne dania, na które pana nie zda? Dlatego mówię, że to był na początku mój błąd, który popełniłem, tak? I no ale to można jednego dnia na drugi zamknąć kartę i przestać w ogóle powiedzieć dalej pizzerię. A okazuje się, że pizzeria nie przynosi takich dochodów, jak przynoszą goście indywidualne. No powiedziałam, że schizofrenia, nie wie pan co zrobić. Mam problem. No trochę tak. Nie można zjeść ciastka i mieć ciastko. Albo rybki, albo akwarium, czy jak to się tam jeszcze inaczej mówi. W każdym razie, no, albo się robi restaurację z przytupem, ale masz na nią fundusz, żeby jakoś to wszystko sensownie ogarnąć, albo się zostaje przy pizzerii i się skupia tylko i wyłącznie na niej. Tutaj mamy trochę taki miszmasz i niezdecydowanie właściciela. No ale, kurczę, kuchnia się broni, więc myślę, że naprawdę coś z tego dobrego może wyjść. W poszukiwaniu resztek żaru Magda Gessler zejść musi piętro niżej. Cześć kuchni, czy nie macie za dużo dań? Tutaj? Nie jest za duża karta? Ja za duża. Co to za przywitanie? Ja nie mogę. Jakieś co słychać? Co porabiacie? Jak życie? Nie, od razu. Nie macie przypadkiem za dużo dań w tej karcie? No mamy, tak, jest za dużo. No właśnie ograniczam. My się czasami gubimy, jak nam schodzi, jest, wejdzie 3-4 stoliki i wejdzie po 8 pozycji z każdej i... Nawet we 3, to my ciężko możemy to ogarnąć, nie? Nie ma co mówić o czystości, bo tu jest czysto. To nie jest ten problem. Nie. Czyli problem jest w tym, że szef zrobił za dużą kartę, na którą nie można zapracować i nie może dowieść wam to dalej, tak? Czyli tak naprawdę problem tu jest w komunikacji między szefostwem a załogą. No bo podejrzewam, że załoga raczej komunikowała szefowi wcześniej, że ta karta jest za duża i się nie wyrabiają i że nie mają produktów i w ogóle to lipa, a szef z tym nic nie robił. No chyba, że informowały te dziewczyny o tym, no to już trochę słabo. No ale wciąż sprowadza się to do błędów komunikacyjnych. Widzicie, jak źle prowadzona komunikacja może wpłynąć na biznes? Jeszcze jedno, pan Mariusz widzi problem tylko i wyłącznie właśnie w górze. Nie ma gości, kuchnia jest pieprzona. To wszystko jest nie nasza ma gości. Wina, wszystko. Kuchnia jest genialna. My gotujemy źle. Naprawdę, mogę wam powiedzieć, kuchnia jest bardzo, bardzo dobra.
Ja tam widziałem, że pani Magda z tej kuchni to nieźle wkurzona wychodziła. I to nie była złość na załogę, tylko na właściciela. No i miło w końcu zobaczyć kuchnię, która jest tak, wiecie, widać, że prowadzona z sercem. Nie dość, że te dania dobre, to jeszcze taki super porządek na tej kuchni. No mucha nie siada. Szef ostatnio stał za barem i wie o tym, że nie ma na przykład soku żerwinowego, czy coś potrzebne do drinków. I co kazałem zrobić? Kupić od razu? Dlatego, że do tej pory nie ma. Ja nie chcę tutaj być na okrągło i stać z batem nad nimi i ich bić. To nie mój zawód, nie moja bajka, tak? Ja chcę, żeby oni pracowali samoczynnie, tak? Jedna rzecz. Ja pracowałem, ja wam powtarzam, ja nie miałem szefa nad głową. Ja zawsze pracowałem jako jakby wolny strzelec dla firm. A ja za twoich czasów to do szkoły musiałem po górach, rzekach i dolinach chodzić. No dla mnie brzmi to dokładnie tak samo. To, że ten pan nie potrzebował mieć nad sobą szefa, który by go koordynował, nie znaczy, że ta załoga w restauracji nie potrzebuje kogoś takiego, kto będzie to wszystko tak spajał w całość. Jeżeli ten pan się pojawia od czasu do czasu i liczy na to, że pieniążki same będą spadały z nieba, no to trochę się chyba przeliczył. Nie wiem, wydaje mi się, że takim dobrym rozwiązaniem byłoby na przykład zatrudnienie jakiegoś menadżera, który by ogarniał i zaopatrzenie, i takie bieżące problemy wśród załogi i w ogóle te wszystkie takie rzeczy. No i wtedy faktycznie ten pan nie musiałby tak bardzo mocno ingerować w to, jak to funkcjonuje. Pracowałem, żeby jak najlepiej pracować, wykonywać najlepiej obowiązki i dać satysfakcję firmie, bo widziałem, że jak dam satysfakcję firmy, to firma mi odda tym samym. Ja słyszałam, że pan lata po kucharkach, a mówi pan, że to jak tu nie idzie i nie ma ruchu, to jest ich wina. A kto tak powiedział? One, wszystkie. Mhm. O kurde, atak z dwóch stron. Chłopie, nie masz szans. Pani Magda to po prostu jak ten huragan wbiła tam do środka i zaczyna wszystko ustawiać po kątach. No ale, no czy źle powiedziała? No ja myślę, że dobrze powiedziała. Co on jeszcze robi złego, powiedzcie? Bo to jest jedyna okazja, żeby to sobie powiedzieć. Może tu być, możemy go wyrzucić, to robimy co chcemy. Państwo kobiet. No co, no? To, że nigdy go nie ma. Nie, tak, nie jest obecny. Nigdy nie ma. Dobrze, jak ten... nieobecnie nie mają racji, prawda? Tak. A siostra fajna? Patrzę, bo to też moja siostra. Super. No ja myślę, że pan właściciel teraz będzie dość mocno przyparty do muru i cokolwiek nie powie, to może go nie obronić. Ale może potrzebował takiego zderzenia ze ścianą, żeby zobaczyć też już tak, wiecie, dobitnie tą perspektywę drugiej strony? No i kropkę oczywiście w tym zdaniu postawi pani Magda. 12 kilo schudłam w ciągu 3 miesięcy. A przeze mnie? Tak. Dużo nerwów zjadło mnie tutaj wszystko, bo szczerze byłam buforem cały czas tutaj pomiędzy Mariuszem a pracownikami. Jezus, ta siostra wygląda, jakby naprawdę potrzebowała urlopu. Pani Agnieszko, ja mam nadzieję, że pani wzięła sobie naprawdę długi urlop i wypoczęła po tych nagraniach. Ale mi się wydaje, że pan nie umie tego prowadzić, więc może pan sobie na razie darować. Może pan zaufać siostrze. Zgodzi się pani na prowadzenie restauracji razem z całą resztą? No, my byśmy chcieli, tylko taki mandat zaufania by musiała dostać od brata. Tak, żeby naprawdę oddał jej... Dobra, pan nie wchodzi przez miesiąc do knajp. Szczerze, to uważam, że menadżerem powinna być ta pani w okularach. Ja nie wiem, od razu odniosłem wrażenie, że jest taką bardziej śmiałą i bardziej pewną siebie osobą. Zdecydowanie ma większą siłę przebicia niż reszta dziewczyn. A to już duży plus dla takiego menadżera. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie z siostrą. Oddaję. Ale może pani być zastępcą ta pani? Bardzo bym chciała. Też mi się wydaje, że wygląda dobrze. No. To te dwie panie zarządzają. A pana naprawdę to nie ma, bo pan naprawdę tylko miesza. Nie słucha. Nie słucha ludzi. Nie słucha ludzi, którzy mają... którzy wyciągają do niego rękę, którzy chcą mu pomóc. Jeżeli ktokolwiek podejmie się tego wyzwania, z miłą chęcią przekażę tą pałeczkę, nie? No tyle dobrego, że ta pani w okularach będzie zastępcą tej siostry. Ja podejrzewam, że pani Magda też pewnie chciała dać tą panią w okularkach na taką szefową. No ale że to jest taki trochę rodzinny biznes, to pewnie już nie chciała tak, wiecie, bardzo mieszać. Ale to tylko moje podejrzenia. Wszystko będzie biało, całe światło górne zdjęte. Żeby to była fajna atmosfera. Zdjęte obrusy. Będzie obiad dla gości. Dla gości, którzy przyjdą odkryć nową restaurację. Ona się będzie nazywała Grandy Kotte, wielkie muszle. I one będą w wielkim garku podawane, fajne i tak dalej. A menu na kolację stworzymy wszyscy. No dobrze, zmiany poznane. Czy to wyjdzie, to się dowiemy tak naprawdę na końcu odcinka, bo myślę, że kolacja tutaj pójdzie bez problemu. Te dziewczyny potrafią bardzo dobrze gotować, więc tutaj myślę, że to będzie po prostu kwestia zrobienia tych rzeczy. No ale najważniejszy egzamin to będzie po powrocie pani Magdy, no i teraz, czy to w ogóle dalej istnieje. Ale to sprawdzimy na końcu. No to teraz, Mariusz, powiedz mi, czy chcesz, żeby była menadżerem restauracji?
Mariusz. Słucham. Czy chcesz, żeby była menadżerem restauracji? Może spróbować jak najbardziej. Jest już od jakiegoś czasu menadżerem. Nie, nie może spróbować. Musisz jej dać wolną rękę. Menadżer musi zarządzać... Ale Agnieszka ma wolną rękę, kiedy nie ma. Nie ma wolnej ręki. Ma. Nie, absolutnie nieprawda. Podcinaj cały czas skrzydła. Ona nie może podejmować samodzielnie decyzji. Ona nie może decydować o niczym tak naprawdę. Na początku się zdziwiłem, że pani Renata tak bardzo impulsywnie mówi do tego pana Mariusza. Ale wiecie, my też nie wiemy za bardzo, co tam się działo poza kamerami i tam tygodnie wcześniej. Więc myślę, że też tak nie bez powodu zaatakowała tego pana Mariusza. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. To, co teraz do mnie mówisz, że próbujesz się przekonać, to ja ci mówię, że tak. Zrobię to. To wiesz, co mam wrażenie, jakby się 10 razy dziennie robił pranie mózgu. Od czego ona tak schudła? Od tego, od mojego jedzenia, które ja jej podaję? No to już trzeba się zapytać o Agnieszkę. Nerwy i stres ją zżerają. Widzę, że chciałby spróbować, ale boi się, bo strasznie dużo zainwestował. Boi się, że ja jestem zbyt łatwowierna, tak? Szczerze wam powiem, że nie uważam, żeby to była dobra decyzja, żeby pani Agnieszka przejęła stery. Przynajmniej nie w tamtym momencie. I ja tutaj nie mówię tego po to, żeby obrazić tą panią, tylko po to, że po prostu mi jest jej szkoda. Widać, że ona jest bardzo zmęczona i że raczej ma też już tego wszystkiego dość. I wydaje mi się, że najbardziej by teraz potrzebowała po prostu odpoczynku, a nie dodatkowych obowiązków. Mieszkańcy Kielc nie wiedzą o nas, o naszym istnieniu. O, włoska restauracja, super, uwielbiamy, a gdzie? Równa 4B. A gdzie jest taka ulica? Ale ja się zgadzam z tym, bo ja mam dokładnie to samo. O, no właśnie. Tego, Mariusz. Panie Mariuszu, my jesteśmy już tyle czasu. Słuchaj, dziewczyny. Nie byłoby problemu, powiedziałbyś nam. Dziewczyny, weźcie ulotki, idźcie na promocję na Sienkiewicza. 2 minuty drogi. Staniemy w 4 miejscach na Sienkiewicza, rozdamy ulotki znajomym, zaprosimy. Jest to jakaś forma promocji. Jeżeli tego nie było wcześniej robione, no to jak najbardziej to jest coś, co warto by było zrobić. Ale to jest 13 sezon i to już jest czas, gdzie firmy i restauracje zaczęły się reklamować też w internecie. A podejrzewam, że na tamten moment ich strony mogły być raczej dość średnie, jeżeli ta promocja w ogóle nie była ruszona. No w każdym razie mam nadzieję, że też ten wątek ruszyli. Niestety nie damy rady z tobą pracować. Będziesz się przyglądał temu, co tu się dzieje przez miesiąc. Nie da się, wrócisz na swoje włości. Ale... Wydaje mi się, że w międzyczasie przynajmniej całe Kielce się dowiedzą, że jest taka restauracja, gdzie kobiety gotują genialnie i prowadzą ją kobiety. Mężczyzna jest właścicielem. Ma swój dom, swój zawód, swoją rodzinę. I siedzi cicho i niech dostaje pieniądze. Chcesz to? Tak jest. O, jak będziesz miał, tylko nie wchodzisz tu i nie rządzisz. Nie wchodzę. No, z jego ust brzmi to bardzo fajnie. Mam nadzieję, że faktycznie tak jest, że odda to władzę i będzie tylko przychodził tak naprawdę de facto po pieniądze. Zresztą, kto by tak nie chciał, żeby biznes mu się sam kręcił, a ty tylko przychodzisz po czeki. No i moi drodzy, kończymy drugi dzień. No i mamy wszystko wyjaśnione. Mariusz, właściciel lokalu, był głównym korkiem, który tamował wypływ mega energii wszystkich kobiet, które są w tym lokalu, gotujących, serwujących pyszną włoską kuchnię. Nareszcie nadszedł czas na to, aby całe Kielce dowiedziały się o istnieniu tej restauracji. Jak to zrobię? Zaraz zobaczycie. Po prostu restauracja jest pyszna, a o niej nikt nie wie, więc się dowie. No ja jestem bardzo ciekaw, czy ten pan Mariusz faktycznie odpuścił, czy tam się dalej będzie kręcił. Bo jeżeli faktycznie odpuścił, no to szapoba, bardzo fajnie. Oto pomysł na najbliższe kilka minut. Ważne, by każda z pań poczuła się zaangażowana i z prawdziwą dumą roznosiła w Kielcach wieść o pizzy, która tak bardzo smakowała Magdzie Gessler. I pizzę przed wami, nałóżcie teraz stroje wasze, wyjściowe, kurtki, idziemy na ulicę. O, co tu się stało? Mamy promocję w trzeci dzień? Halo, pani Magdo, troszkę pani zaburza teraz format. Promocja jest w czwarty dzień, no. Stop. Musimy was poinformować o istnieniu nowego miejsca w Kielcach, które ma już 2 lata, ale tak się schowało, że go nie widać. I w związku z tym, żebyście państwo mieli świadomość, że ono istnieje, proszę się poczęstować cudowną, gorącą pizzą. Dobrze. Bardzo proszę. Magda, czyli robi, czy nie? Magda, tak, nie, tak. Tak. Czyli będziemy teraz duże muszelki. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Równa 4B. Równa 4, taka restauracja, oglądaj pizzę. Dobra. Dobra, opcje są dwie. Albo to już jest promocja i nie będziemy mieli czwartego dnia promocji, albo to jest ta forma integracji, która zwykle jest trzeciego dnia. No i co? Mamy to? Mamy! To teraz się zbieramy, żeby wiedzieć, co jutro gotować. A to sobie zachowajcie, bo od czasu do czasu będziecie chodzić na deptak z pizzą. Brawo, tak? Brawo! Ktoś by powiedział, że ta reklama jest nieczytelna i średnio wygląda, a ja uważam, że to jest po prostu najlepsza reklama, jaką można zrobić, bo jest zrobiona własnoręcznie, dziewczyny włożyły w to kupę czasu i serca
i z wielkim uśmiechem promowały swoją knajpę. No, wydaje mi się, że to jest najlepsza promocja, jaka może być. Pod warunkiem oczywiście, że też wyrzucili to później na Instagrama, Facebooka i na inne sociale. Od czego jutro zaczynamy? Czy od tego, że każdy dostaje kawałek gorącej pizzy, a ta pizza ma być jedna, a wegetariańska, a druga będzie z owocami morza, czyli będzie z kotce, czyli czarne muszle. Tylko, że będziesz je kładł bez muszli, a na końcu niektóre z muszlami. Dam 4-5 z muszlami, a większość bez i również będą z krewetkami. Pomysł na starter bardzo fajny, aczkolwiek nie jestem przekonany do dawania na pizzę muszli samych sobie. W sensie, no bo to trzeba będzie to otwierać, tak czy siak, ta muszla jest później do wyrzucenia i w ogóle no, niepotrzebny taki effort dla osoby, która będzie to jadła. No ale to taki mój komentarz. To tak czy siak bym pewnie zjadł. Dzisiaj wszystkie kobiety pracujące w tej restauracji ogłosiły miastu, że istnieją, że są, że właśnie tu gotują i smacznie, i dobrze, i trzeba przychodzić tu, do restauracji Grande Cotte. Otwieramy nową włoską restaurację Grande Cotte, właśnie tu, cudownym, pysznym obiadem. Zaczyna się nowa historia tego miejsca. Dziwnie mi się ogląda ten spadający śnieg, biorąc pod uwagę to, że na dworze dzisiaj jest chyba z 1000 stopni. I ja nie narzekam, ja bardzo lubię taką pogodę. Zdecydowanie wolę, jak jest upalnie, niż jak na dworze jest chlapa i nie da się w ogóle wyjść. Witam serdecznie. Witam cię. Dzień dobry. W przejrzystym, klarownym wnętrzu. Jasna przestrzeń, gdzie ludzie widzą, że ludzie wchodzą, żeby jeść. Tak, żeby jeść, tak. Problem jest taki, że ja chciałem, żeby to była restauracja, nie pizzeria, tak? Czyli wygląd, to mi bardziej teraz przypomina wygląd pizzerii niż wygląd restauracji. Oj, wrócił pan Mariusz. I coś tak czułem, że tak łatwo nie odpuści. Ale wiecie co? W sumie trochę mu się nie dziwię. Jeżeli coś mu się nie podoba w tym nowym wystroju, to jak najbardziej ma prawo to zaakcentować, tak? Jest tu właścicielem. Ale z drugiej strony dał też wolną rękę, tak? Powiedział, że nie będzie się mieszał i będzie przychodził tylko o pieniądze, więc no, jako się tam dogadali z panią Magdą, jak to ma funkcjonować. A teraz wychodzi na to, że jednak mu to nie pasuje. Ludzie jak widzą złote zasłony, obrusy, kieliszki, w tym czasie, kiedy jest kryzys, nie wchodzą, bo ich na to nie stać. Także niech pan nie narzeka na wystrój. Wystrój jest wyjątkowy. Nie, chodzi mi o inną rzecz. Chodzi mi o to tak naprawdę, że tutaj było tak naprawdę, że żyliśmy głównie z imprez, wesel, takie rzeczy. No, ale to było, a po to przyszłam, żeby było inaczej. No tak. Nie podoba mu się wystrój. Powiedziałam. No i przyszedł pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i dziecięcych marzeń. Od razu widać, że załodze morale spadły, no. Niech poczeka do końca, jak już się zdecydował, żeby to zrobić. I dopiero to oceni. A może nie wyjdzie aż tak źle, jak myśli? Idź już stąd, no. Nie, no zaraz, ale nie będziesz tak gadał. Zaraz, na razie już wygadałaś się. Nie masz tak. Dopiero po obiedzie będziesz miał szansę się wypowiedzenia. Jak ludzie skrytykują, to powiesz, że ty masz czas. Moja opinia jest zupełnie inną opinią niż opinia pani Magdy, tak? Mam prawo do wyrażenia takiej opinii i taką opinię wyraziłem. No i tutaj ciężko jest się nie zgodzić, no, no miał prawo wyrazić swoją opinię o lokalu, który de facto jest właścicielem. No ale wciąż uważam, że trochę niefajnie z jego strony, bo mimo wszystko się dogadali na pewien sposób działania i fajnie by było, gdyby chociaż faktycznie poczekał do końca tych rewolucji, żeby wyrazić swoje zdania. Ponieważ pan wie lepiej, a pan nic nie wie, no to muszę po prostu pana poprosi, że pan będzie właścicielem, pan będzie dostawał pieniądze, pan będzie rozliczał tą restaurację, natomiast na pewno pan nie będzie rozmawiał z personelem, bo pan ten personel niszczy. O kurde, tu się już tak trochę ostro zrobiło. No, nie wiem, czy powiedzenie takich słów, tak wiecie, zakopie ten topór wojenny między nimi. Ja myślę, że to może tylko zaognić tą sytuację. Niszczy pan to, to pan zamknął w piwnicy, jak takiego szampana, którego się zamyka korkiem, w środku zaczyna buzować, ten korek w końcu wybił. I wczoraj te kobiety były na środku miasta i uwierzyły w to, że zrobią z tego najlepszą restaurację. Genialnie gotują, pan przez 2 lata tego nie pokazał całemu miastu, nikt o panu nie wie. O, to prawda. To prawda i to myślę, że też zauważyliście, że w chwili, w której ten właściciel odpuścił i sobie poszedł, to dziewczyny jakoś tak bardziej odżyły i jakby ten zapał do pracy do nich wrócił. No a po tej promocji to już w ogóle. Poprosiłeś o pomoc, ja ci ją daję, ale nie możesz mi w połowie drogi, czy prawie pod koniec burzyć wszystkiego, mówiąc, że to ci się nie podoba, że to jest źle, tamto źle. Nie zrobisz tego, ja się na to nie zgadzam. Dlatego proszę cię, żebyś wyszedł i przyszedł o 4 z rodziną, z kim chcesz, na obiad. Dobrze. No, przykro mi się właśnie zrobiło, bo w sumie to Mariusz jest bratem, że właśnie taka zaistniała sytuacja z panią Magdą, że do takich rzeczy musiał, do takich słów musiał odejść, nie? No wiadomo, na pewno tym siostrom zrobiło się przykro, kiedy ich brat został postawiony tak bardzo do pionu przez panią Magdę.
No ale myślę, że to było potrzebne i on potrzebował też takiego kubła zimnej wody. No teraz tym bardziej mam nadzieję, że to wszystko wypali. Do makaronu. To jest szafran. Jeżeli się przesadzi z szafranem, smak nie jest najlepszy. Tak jak gdyby coś było zakurzone. A odrobina szafranu daje niesamowity aromat. Taki tajemniczy, właśnie związany z rybą, trochę tak jak fenku. Jest to zarazem i barwnik, i aromat. Dodaje pięknego, żółtego koloru. Do tak przygotowanego sosu trafiają wreszcie kotce, czyli małże. Full ogień. No i proszę, Jezu, ja mam nadzieję, że tego nie słychać, ale pieski mi właśnie przyniosły piłkę, żeby się bawić. Dobrze, daj. Hop. To jeszcze raz. Kochani, kuchenne rewolucje bawią i uczą. Pamiętajcie, żeby w swoich zupach i w swoich daniach nie przesadzić z szafranem, bo to bardzo mocno może zaburzyć smak całego dania. Chodźcie dziewczyny, na promocję idziemy. Po wczorajszej wyprawie na główną ulicę miasta dziś pora przedstawić się sąsiadom. O, tutaj proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy po kuchennych rewolucjach pani Magdy Gessler. Włoską pizzę mamy, włoskie dania. Bardzo dobre. Nowy wystrój. Tak, równa 4B. No i wszystko jasne. To trzeciego dnia to była integracja zespołowa. No w sumie logiczne, no. Siedziały w tej restauracji razem. Razem tworzyły te billboardy reklamowe. Razem potem poszły z panią Magdą. No tak, tak, to była integracja, a teraz mieliśmy promocję. A jak to z promocją, zawsze wszystko dobrze idzie, także już lecimy zobaczyć, jak się lokal zmienił. Choć na pewno się starał, Mariusz w swoim lokalu pozwolił na wizualny chaos. Po rewolucji zapanować ma spokój. Zamiast kratki obrusów, biało-czerwone są teraz słupy. Z kolei zasłony sprawiły, że zrobiło się intymnie. Niezbyt widoczne stanowisko pizzermana zostało z dumą wyeksponowane. Na swoim miejscu zostaje fototapeta z obrazem Wenecji. W końcu Grande Cozze to lokal o włoskim charakterze. Nie pozostaje nic jak zasiadać do stołów. Kupuję ten wystrój. No, takie mocne 9 moim zdaniem, słuchajcie, w naszej skali kuchennych rewolucji. I super, że zostawili tą fototapetę, bo fajnie to wszystko teraz dopełnia. I te wszystkie dodatki, elegancko jest. A jak waszym zdaniem, bardziej wam się podobał wystrój przed czy po kuchennych rewolucjach? No, muszę przyznać, że pizza była naprawdę super. Chyba najlepsza, jaką jadłam do tej pory. Wejście kucharek, czyli inwazja. Kuchni z dołu, jest na górze, przygotowują papa al pomodoro. Czyli grzanki z odrobiną oliwy i mozzarellą, zalewane kremem z pomidorów. No, czy ktoś jest w szoku, że ta kolacja wyszła? Wydaje mi się, że raczej nie. To było do przewidzenia, że to będzie fajnie smakowało. No i wygląda zjawiskowo. Dzień dobry, witam serdecznie. Wyobrażałem sobie, że pójdziemy w innym kierunku, jeśli chodzi o wystrój. Natomiast poszliśmy w totalnie innym kierunku, tak? To było dla mnie zaskoczenie, do którego może trochę nie byłem przygotowany psychicznie, tak? I może rzeczywiście wymiana zdań z personelem nie była trafiona w dziesiątkę. Oto bardzo miło, że pan Mariusz doszedł do takiego wniosku i się nim z nami podzielił, bo teraz przynajmniej wiemy, że coś tam zrozumiał i doszło do niego, jakie błędy mógł popełniać i mam nadzieję, że teraz to się już poprawiło. No i oczywiście też, no ja myślę, że chyba mu się to już później podobało, nie? Bo no naprawdę lokal wygląda bardzo fajnie. No ale wiadomo, jeśli się nastawiał na to, że to pójdzie w innym kierunku, no to też nie ma się co mu dziwić, że jest zawiedziony. Brawa się należą, zwłaszcza paniom z kuchni. Ja chciałam powiedzieć tylko tyle, że no nareszcie jest taki zespół, z którym ja bym mogła zostać sobie popracować. Wyjątkowe kobiety w wyjątkowym miejscu, więc tu będą rządzić kobiety. Dla mężczyzn miejsca nie ma poza jednym master, który po prostu będzie rodzynkiem w cieście. Właściciel będzie tego doglądał tylko pod tym względem, żeby nie stąd zabierał pieniądze. No i super, ekipa zgrana, właściciel zadowolony, lokal pięknie odnowiony, no i kuchnia dobra, czego chcieć więcej? Mam nadzieję, że ten lokal działa do dzisiaj. No ale dobrze, moi kochani, skończyliśmy rewolucję. Znaczy, jeszcze nie, jeszcze pani Magda musi wrócić. 4 dni walczyłyśmy, walczyłam z właścicielem Mariuszem. Uważam szturm za udany. No dobrze, moi kochani, i to jest ten moment, w którym lecimy szybko w przód, prawdopodobnie o 4 tygodnie, żeby zobaczyć, czy ta restauracja przejdzie egzamin pani Magdy. No i oczywiście też zobaczymy, czy ta restauracja istnieje dzisiaj. Także teraz jest ten moment, żebyście napisali w komentarzu, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Uwaga, czas, start! Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem.
Okej, okay, stop. Wracamy do odcinka. Kielce, restauracja Grande Cotte. Czy w dalszym ciągu rządzą tu kobiety? I czy kotce są równie pyszne w makaronach i na pizzy? O, tam w tle już widać, że tam jeden pan chyba winko sączy i chyba smakuje, to już dobry znak. Fajnie z tej restauracji, jest coraz więcej gości. Kielczani się o nas przede wszystkim dowiedzieli, wiedzą, że taka restauracja tu istnieje i coraz więcej osób przychodzi, żeby spróbować nasze dania. I słuchajcie, tak teraz sobie myślę, czy pani Renata nie była przypadkiem w jakimś jeszcze innym programie? Bo skądś kojarzę ten głos i twarz i chyba widziałem już ją w telewizji. Nie wiem, czy to jest po prostu kwestia tego, że kiedyś oglądałem już ten odcinek i dlatego pamiętam tą panią, czy coś jest na rzeczy. Macie też takie odczucie? Jeżeli tak, to dajcie znać, gdzie można jeszcze tą panią znaleźć. W sensie oczywiście mówię tutaj o innym programie telewizyjnym. Proszę bardzo, smacznego. Ale fajne. Jak się sprzedaje? Bardzo dobrze, bardzo, bardzo ludzie, goście chwalą właśnie tą pizzę. Znaczy chyba są zdziwieni, że jest tyle owoców morza, tak? Tak, są zdziwieni, że jest bardzo dużo owoców morza, a przede wszystkim, że są krewetki z głowami, że są owoce morza w całości. Wygląda pysznie, pachnie jeszcze lepiej. No. Przepyszno. I tak też wygląda. Tam jest tyle pysznych składników, że aż czuję, jak mi się ślina produkuje w ustach. O, dawno nie jadłem pizzy. Ostatnio przyszedłem na dietę pudełkową, bo przestałem się oszukiwać, że będę sobie gotował jakieś takie racjonalne jedzenie. No i ciężko było mi się przyzwyczaić, ale powiem wam, że zmiana na plus. W sumie nie wiem, dlaczego to powiedziałem, jakoś od razu mi się skojarzyło. Bardzo proszę. Papa al pomodoro. Jak idzie papa al pomodoro? Często? Tak, bardzo dobry. I smakuje? Smakuje, nasi goście zjadają do końca, że tak powiem. Dużo oliwy, czosnku. Bardzo dużo smaku. Ogromnie fajna tekstura. Pycha. Pan kelner widać bardzo zestresowany, ale w sumie mu się nie dziwię, no to jest raczej mało codzienna sytuacja, że przychodzi do restauracji i pani Magda Gessler z całą ekipą telewizyjną. W każdym razie najważniejsze, że wszystkie dania póki co są super. No jak? No tak jak widać, cała sala ludzi. A gdzie pani menadżer? Pani menadżer odeszła na własną prośbę. Ja z nią rozmawiałam wielokrotnie, mówiłam: Agnieszka, pomożemy ci, Agnieszka, damy radę, nie przejmuj się. Po prostu mi się wydaje, że ona potrzebuje takiej pauzy. Ona po prostu stwierdziła, że musi sobie odpocząć. No i ja uważam, że dla pani Agnieszki to była jak najbardziej dobra decyzja. I tak, punkt dla spostrzegawczych. Przebrałem się, byłem u weterynarza przed chwilą z Draco, na szczęście wszystko jest w porządku, poszedłem na kontrolę, ale i tak byłem cały w sierści, więc musiałem szybko się przebrać. A jak Mariusz? Jego w ogóle praktycznie nie ma, robi tam zakupy. Mariusz nie przeszkadza, usunął się w cień, ale bardzo dba o nas, bardzo dba o zakupy i o restaurację. My teraz jesteśmy tutaj najważniejsze, to my jesteśmy tutaj królowe, to my wszystko organizujemy, my wszystko robimy, nasze zdanie jest ostatnie. Strasznie się cieszę, bo jedynie jest genialny. Jezus, proszę, bardzo mi też. Nie no, słuchajcie, brzmi to wspaniale i widać, że szef też się usunął w cień, tak jak obiecał. Myślę, że też jest zadowolony, skoro pieniążki się zgadzają, no to chyba każda strona wygrała. Dzień dobry, witam pani Magdo. Cześć Mariusz, no i co? Kto miał rację? Pani. Nie zdziwiłeś to? Zdziwiłem się troszkę. Super jest, super weszło wszystko, naprawdę. Atmosfera cudowna, wystrój bardzo ładny, także... Jestem bardzo zadowolony, bo jak jest pełna sala, to jestem szczęśliwy. Nie ma nic lepszego dla mnie niż pełna sala gości. To prawda, najlepsza nagroda dla każdego właściciela restauracji jest widok pełnej sali zadowolonych gości. Aż trudno uwierzyć. Rządzi genialna włoska kuchnia, rządzą kobiety i takiej dobrej restauracji w tym regionie po prostu nie ma. Nie wiem, czy z Warszawy nie trzeba przyjeżdżać tutaj. Moi drodzy, i tym akcentem przechodzimy powoli do zakończenia naszego odcinka, ale zanim do tego przejdziemy, sprawdźmy, jak restauracja ma się dzisiaj. I niestety, kochani, z wielkim bólem muszę stwierdzić, że restauracja jest zamknięta na stałe. Z tego, co czytam, wróciły problemy z brakiem klientów, zarządzaniem i lokal został przekazany do brata pana Mariusza i to niestety padło finalnie. Co ciekawe, ten lokal przeszedł kuchenne rewolucje aż dwa razy. Ja osobiście jeszcze nie widziałem tego drugiego odcinka, a jeżeli chcielibyście zobaczyć, chociaż już wiemy, że ten lokal jest zamknięty, no ale wciąż, jeżeli chcielibyście zobaczyć, dajcie mi znać w komentarzu, to go poszukamy i może go przygotujemy jakoś w następnym odcinku. W sensie, następnym, czyli dla was to będzie jakoś za dwa tygodnie, tak myślę?
W każdym razie dajcie mi znać, czy chcielibyście go obejrzeć. No cóż, a właścicielowi i całej załodze jedyne co mogę powiedzieć to to, że mam nadzieję, że teraz się spełniają w zawodach, których chcą i wszystko u nich dobrze. Moi drodzy, pamiętajcie, że link do pełnego odcinka znajdziecie u mnie w opisie, także zachęcam do zapoznania się. I tak samo linki do moich pozostałych social mediów również znajdują się w opisie. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, co tam u mnie słychać na innych platformach albo napisać, to zapraszam. No i co, to chyba na tyle. Co złego to nie ja. Widzimy się już niedługo i trzymajcie się i cześć!